witamy wszystkich serdecznie. Jest kolejny dzień. Zakończyliśmy tym widokiem, to tym też zaczynamy następny film. Już po śniadaniu pakujemy się i jedziemy nad gardę. Zobacz, Gabi, jak tam jest nisko, w tej części południowej. No, dobrze, że nie chciałeś jechać tamto. Dzień dobry, witam się ja, tym razem, z miejscowości Castelletto nad gardą. Idziemy na kawkę. Znajdujemy się nieopodal gardy w Lago di Tenno. Jezioro to jest bardzo malownicze, jedno z najbardziej malowniczych jezior tutaj w okolicy alpejskiej. Jezioro to ma 50 metrów głębokości prawie i prawie 200 tysięcy km2 objętości. Jezioro to idealne miejsce na spacer, można tutaj naprawdę sobie odpocząć, zrobić piknik. Jest dużo parkingów, są restauracje, więc super miejsce, żeby spędzić sobie popołudnie. Jeziorko jest przeurocze, spróbujemy dostać się na wyspę, na drugą, na środku. Gabi nie ma klapy. Ja jej muszę rzucić te klapki. Nie, Mikołaj jej nie przeniesie jako dżentelmen. Knajpa jest, można zjeść, można wypić, są toalety, jest ratownik, także w pełni profesjonalne miejsce na wypoczynek. Jesteśmy właśnie w miejscowości Riva del Garda. Jest to miejscowość na samym północnym czubku jeziora i będziemy teraz to miasteczko zwiedzać. Jest tutaj wspaniały zamek, który jest tutaj tuż za mną. Byliśmy też już w porcie, a teraz idziemy znaleźć jakąś promenadkę, no i może uda nam się w końcu coś zjeść. Jeżeli chodzi o samo miasteczko, jest ono super, ale należy pamiętać o tym, że jest tutaj bardzo dużo ludzi, więc naprawdę bardzo ciężko zaparkować. Nam to zajęło przynajmniej pół godziny, żeby znaleźć parking i żeby znalazło się na tym parkingu miejsce, ale warto poczekać, bo te parkingi mniej więcej regularnie się opróżniają, także jak tylko wyjeżdża jakiś samochód, to można sobie wjechać. Że nie było jedzone. Żeby go trochę zdenerwować. I czas na deserek. Właśnie tutaj miały miejsce największe targi tutaj w okolicy i sprzedawano tutaj różne rodzaje produktów.
Również port, który jest tutaj obok, był jednym z największych tu w okolicy. Obecnie został on zmniejszony, ale kiedyś był dużo większy. W Gardzie najbardziej podoba mi się kolor wody. Jest piękny, turkusowy. Zwłaszcza w moich okularach. Garda jest znana ze swoich tras rowerowych. Jest tutaj bardzo, naprawdę bardzo dużo rowerów i ludzi jeżdżących na rowerach wokół jeziora. Teraz lecimy kolejką na Monte Baldo, 1750 metrów nad poziomem morza. Jedziemy z przesiadką. Wyjechaliśmy szybciutko, ale do zjazdu... O Panie, tam się zakręca za budynek. Pozdrawiamy z Monte Baldo. Jesteśmy już na szczycie. 1760 metrów nad poziomem morza. Jak widzicie, wieje strasznie. Sam wjazd kolejką, bardzo fajny experience, ale będziemy musieli odstać swoje przy zjeździe. Także macie dwa wyjścia. Albo będziecie stali rano na dole, albo będziecie stali po południu na górze. Mamy nadzieję, że nie będzie to dłużej niż kilkanaście minut, no ale zobaczymy. Na razie zapowiada się raczej troszeczkę dłużej. Udało nam się dotrzeć do kolejki. Staramy się złapać na ostatnią. W ostatniej chwili zdecydowaliśmy się, że pójdziemy na viewpoint. Bardzo fajny viewpoint, mniej więcej 20-30 minut drogi od kolejki, gdzie można zobaczyć calutkie jezioro Garda od południa do północy i też można zobaczyć miasteczko Riva del Garda. Także bardzo polecamy. No a teraz mamy nadzieję, że nas zabiorą. Tyle ludzi jest przed nami. Monte Baldo bardzo nam się podobało, a teraz pora na wyjście na miasto. Jesteśmy w kolejnej miejscowości, Bardolino. Idziemy na kolację.
A co są pizze della casa? No, no jest okej to pizza. Szybko, babo, bo... Knajpa bardzo fajna. Polecam. Znaleźliśmy miasto, w którym jest życie nocne. Na jedzenie i napicie mówimy dobranoc z Bordolino. Do jutra. Cześć.